O kurde, ale garbus. O, takiego dużego to już dawno nie złapałem. Dobry, a więc dzisiaj jestem może znowu nad rzeką Sznow, no bo jest taką w miarę rzeką rybną, że tak powiem. Dzisiejsza metoda, troszeczkę mi się zdęskniło za spinningiem i postanowiłem wyskoczyć ze spinningiem na boczny trok pod kątem okonia, tak żeby próbował szukać okonka. Spinning mam tutaj, w moim wykonaniu spinning jest to Dragon Millennium Perch Spin 14, tak? Długość jego jest, już wam mówię, czekajcie, gdzie on jest zapisany, jest 2,75 długość, a CW wyrzutu jest to od 3 do 14 gram wyrzutu, żyłka Dragon Millennium, niebieska okoniówka, kołowrotek TSTIM Dragon SL1125i. Do bocznego troku oczywiście potrzebne są pałeczki, krętlik potrójny, chyba że ktoś nie wiąże z nakrętlik, tylko wiąże od razu na żyłce, haczyk do troku i paproszki. Paproszki mogą być różne, zależy na co będzie tego dnia brała rybka. Także będę próbował coś złapać. Za chwilę sobie rozłożę sprzęcik i czas zacząć machać. Resztę już zobaczcie w trakcie filmu. Zapraszam oczywiście do subskrypcji. No i oglądamy. Hej! No i sprzęcik rozłożony. Teraz wam pokażę właśnie zestawik. Tutaj jak widać jest, nie wiem czy to widać, ale zaraz, o, tu, widać? Chyba widać, jest krętlik, długość do paprocha jest to jakiś metr, a długość od pałki do krętlika jest to jakieś 30-40 cm. Tak wygląda mniej więcej rozstawienie przynęty, ołowiu i krętlika. Dobra, zaczynamy rzucać, spróbujemy coś złowić. No niestety na odcinku krzny w Międzyrzecu nic nie bardzo gryzło. Miałem chyba ze dwa puknięcia i na tym się skończyło. Postanowiłem wrócić do białej i poszukać na krznie białej tych okonków. Tak jak widzieliście na którymś z filmów, w tym momentach mniej więcej mówiłem, małe płotki na bolonkę, taki mniej więcej pierwszy wypad. No ale widziałem, wtedy też zaobserwowałem jakieś tam fajne pogonienia ryb, że tak powiem, małych. No myślę, że to może okony. Zaraz sprawdzę, czy może tutaj jednak się przeniosły. Poszukam, popatrzę, pokażę. No i w końcu znalazłem te okonie. Jest fajny okoń. Zobaczymy zaraz, jaki duży. Bardzo duży. Bardzo duży okoń, ale piękny garbus. Bardzo piękny, teraz go delikatnie jakoś wyciągnąć. Myślę, że 30 plus będzie. W końcu się udało znaleźć duże okonie. O, delikatnie. Jest, jest, jest. W końcu piękny garbus. Na paproszka. O, taki garbusek. Bardzo śliczny. Teraz go zmierzymy.
naszej miarkę, którą można zakupić na sklepie Rafisz. O. Będzie 28 cm. Bardzo fajny grubasek. Świetnie, podoba mi się. W końcu od dłuższego czasu spinning i w końcu ładny okoń. Puścimy go trochę dalej, żeby mnie nie odprowadził z tego miejsca, które znalazłem stada. Jest widać już bardzo gruby od ikry. Przypuszczam, że za jakieś parę dni będziesz latarł. Nastrój się. Nie chcesz tu, nie. Zmykaj. Ale śliźnie odszedł. Haha. Dobra. Teraz wam powiem pokrótce, jak szukać okoni właśnie na takich rzekach i w których miejscach. Jak widać, rzeka opada i bardzo mocno ciągnie nurt. Tutaj nie wiem, czy to widać dokładnie, ale są takie odmęty delikatnie i spowolnienie wody. Zaraz wam pokażę, jak co robić. O, siadać cicho oczywiście. Boczny trąk, tak jak mówiłem już na początku, gdzieś jakiś metrowy odcinek. Pałeczka o łowiu, jest to ósemeczka i delikatnie rzucamy. Rzucam, tak jak widać, jak jest ten taki cypelek na skraju tego cypelka i powolutku podbiciami prowadzimy z tych odmętów. W takich odmętach o tej porze roku lubią stać okonie. Zobaczymy, czy będzie kolejny, czy... Myślę, że jeden się tutaj nie zapołęta. Było ubranie. Teraz schrzaniłem, ale to nic. Wiem, że tutaj są, wiem, że tu stoją, także warto przytrzymać w jednym miejscu, zostawić, żeby ten paproch delikatnie tam pracował i one czasami się skuszą też na takim coś. Wstrzymuje tę wodę, robi taki ostoje, spowolnienie. Spróbujemy bardziej przy brzegu. Warto przyciągnąć przy samym brzegu, żeby sprawdzić, czy one stoją. One stoją dosłownie o tutaj, jak pokazuje wędką, w tym delikatnym nurcie zakolu. Ten jest nieduży, ale jest, tak? Że fajnie, że w końcu połapie okonik. Mam nadzieję. Tutaj go puścimy. Zmykaj.
No i właśnie doszedłem do kolejnej takiej fajnej zatoczki. Tak jak widzicie, jest tutaj wgłębienie i dużo spokojniejsza woda. Ciche podejście i zaraz pierwszy rzut. Zobaczymy, czy stoją tutaj. O, konie, nie wyrzucam za daleko, żeby nie przerzucić gdzieś jakąś trawę. No i czekamy, zobaczymy. Ale już widzę, że są ziela. Już mam, no dobra, jakoś przeszło. Zobaczymy, czy stoją okonki. Na pewno jest zarośnięte. Na pewno stoi tutaj dużo drobnicy, bo czuję na wędce opłukiwanie drobnicy. Także na pewno stoi tutaj drobnica. Jeszcze jeden rzut, zazwyczaj w takich miejscach 2, 3, 4 rzuty. Jak w ciągu 4 rzutów się nic nie wydarzy, to można zmieniać miejsce. Jest drobnica, widać drobnica. Cały czas obija. Może tego nie widać na nagraniu, ale czuję w rękach. Ile jest drobnicy i jak opukuje drobnica. A, jeszcze. O, no właśnie, tak jak mówiłem, że jest od groma drobnicy, już się właśnie jedna płoteczka podczepiła. Bardzo dużo stoi drobnicy i trzeba się stąd przenieść, by nie kaleczyć kolejnych. Dobra, no bardzo fajne miejsce, bo do konia tutaj widać taki pieseczek i opad, ale stoi za dużo drobnicy. Może tutaj kawałek dalej będą stały okonie. Konie lubią stać za drobnicą. Tutaj widzę kolejny taki fajny odmęcik. Zaraz tutaj sobie przysiądę. Tutaj widać wrzucony jest taki kamień, który robi delikatny łuk. I tutaj jest dużo spokojniej. Stąd może wyjdą jakieś okonki. Zaraz się przekonamy wszystkiego. Wszystko wyjdzie w trakcie rzucania. Oby wyszedł jakiś fajny okon. Jest, aj był. Fajny szczyt, nie wiem czy widać było na szczytówce, jak szczytówka chodziła. Mocny wiatr jest. Bardzo mi przeszkadza, ale niestety pogody nie wybieramy. Wcale bym się nie zdziwił, jakby jakiś klenik fajny ćwiknął też.
Może być tak, że też ten okoń, który był właśnie na kiju, się wystraszył i mógł odprowadzić te, które stały. Ogonie podejrzają zazwyczaj za największym stadzie. Będzie spalone. Bo trzeba pójść. Szkoda poprocha tracić. Później jeszcze tu przyjdę. Widać, jakie tutaj jest głębsze miejsce. O. Właśnie dlatego często widać, że kołki wystają. Tutaj już widzę kołka jakiegoś. Dobra, przejdę się kawałek dalej. Ale sprawdzimy, tutaj raczej nie będę rzucał. Tutaj za tą wyspą na pewno rzucę, bo widzę, że już są fajne odmęty. Tutaj znowu jest taki jakiś beton położony. Pewnie tutaj z działek sobie nabierają wodę tędy. Wstają. I tutaj się zrobiło znowu takie fajne zakole, w którym powinny stać okonie. A czy stoją i czy są chętne do brania, zaraz zobaczymy. Mam nadzieję, że będą chętne. Na razie chętne jest, widzę, ziele. Ziele jest zawsze chętne. Bierze na każdą przynętę, na każdy hak. Nie ma złotej metody. Siedzi. O, myślałem, że siedzi. Było coś jak branie, a to jest jednak to, co bierze zawsze. Ziele. Ale już było fajnie. Bo już myślałem, że coś będzie fajniejszego. Ale cóż. No a tutaj widzę, buszowała jakaś wydra. Albo na dwóch nogach, albo na czterech nogach. W każdym bądź razie prawdopodobnie jakiś ładny kleń stracił życie. Wydaje mi się, że to była wydra na czterech nogach, bo raczej człowiek by tak nie zostawił takiego kawałka mięsa. No i ikra widzę też nawet leży. Także przypuszczam, że to była pani wydra. Dobra, jesteśmy w kolejnym miejscu. Idziemy obławiać kolejne miejsce. O, troszeczkę dalej, bo to jest dużo spokojniej. No i czekamy. Tutaj była pani wydra. Jak to wydry, zawsze zjedzą łeb, a resztę zostawią. Jeszcze zazwyczaj wybierają ikrę, ale tym razem chyba zostawiła. Teraz przeniosłem się pod takie miejsce, takim drzewem. Okonie bardzo lubią stać pod takimi zwieszonymi drzewami. I klenie lubią stać, ale klenie to zazwyczaj jak już są liście, jak chrobąszcze będą, to przypuszczam, że tu będzie naprawdę dużo klenia. No i szczupak lubi też takie zacienione miejsca, spowolnienia nurtu. No, ogólnie białoryb też fajnie.
Także w ogólnie ryba lubi bardzo pod takimi drzewami, pod takimi gałęziami stać i sobie czekać, aż jej spadnie z nieba coś do jedzenia. Zobaczymy, czy jakiś okoń będzie stał. Na pewno jak jest zielona po prochu, to już nie złapie okonia, bo się nabiło naprawdę sporo tego ziela. Za chwilę spróbuję znowu wyrzucić pod te drzewo i pokazać wam miarę, jak to się robi, żeby poprowadzić przynętę elegancką pod takim drzewem. Oczywiście w wielu, wielu przypadkach kończy się to w ten sposób, że przynęta zostaje na gałęziach. Ale zazwyczaj sobie, o, wyrzucam bardzo na skraju drzewa, na środek rzeki i delikatnymi podbiciami przeciągam, żeby ten paproch delikatnie spłynął pod drzewo. Jeszcze chwila. Oczywiście czasami złapię tego ziela troszeczkę, ale dobra, jest pod drzewem. Teraz można spokojnie prowadzić paprocha pod samym drzewem. Siedzi znowu okonek, tak jak widać, odmęty i jest łokoń. Ciekawe, jaki duży jest. No jest spory. Jest już fajny okoń. Kolejny ładny garbus. Jakiś cniaszek. Delikatnie zapięty taki garbus. Zmykaj. O, taka ryba się trafiła. Tak jak mówię, najczęstsze brania to są właśnie takie zaczepy. Tak ładnie odczepić. Dobrze zapięty. Ale potężny garbus będzie. Ło, ale będzie bydle. Będzie bardzo wielki garbus, patrzcie. O kurde, ale garbus. To takiego dużego to już dawno nie złapałem. Trzeba delikatnie zejść, żeby się nie wkąpać. Ale piękny garbus będzie. Delikatnie zapięty. O, to będzie. O, ale kurde garbus. Toż to będzie koło 40. To będzie lekko koło 40 centymetrów okoń. Ale wielki bydle. On waży z kilogram lekko. Teraz zatrzymam miarkę. Ale duży, duży, duży. Bardzo duży garbus. Ile ma? Nie ma 40, ale jest potężne. Spokój się.
potężne 35 cm. Taki 35 cm. Ale gruby, wypasiony. Piękny. Tutaj widać, że coś go brało. Dobra, idziemy, go wypuścimy kawałek dalej, żeby mi nie wypłoszył. Ale piękne, ubarwione. Żeby mi nie wypłoszył stada. Nie odciągnął, wypuścimy go tutaj. Ładny. Nie spodziewałem się takiego dużego okonia. Dobra, tutaj sobie płyń, kolego. Tutaj będzie ci na pewno dobrze. O, piękny, wielki poteloch. O, powoli. Ale dał dzidę. No i wystarczy na dzisiaj, od rana troszeczkę, dużo czasu już, dużo kilometrów zrobionych. Jeden naprawdę ładny okonek, czyli coś zaczyna się ruszać z tym okoniem. Mam nadzieję, że będzie ich jeszcze więcej w najbliższym czasie i będą jeszcze większe. Tyle z dzisiaj, z Poproszka i kończymy. Zapraszam do subskrypcji na fanpage i hej, trzymajcie się. Do zobaczenia następnym razem.